z 3/4 długości boiska na pustą bramkę przy tego zakupienia. Piłka wyjdzie poza pomiędzy. Na boisku numer 1. Jeżeli piła leci do bramki, jest pustą, możesz ślizgiem wybić tę piłkę. Najważniejsze jest dla mnie, żeby każdy z was wyjechał z tego turnieju z uśmiechniętą twarzą i z miłymi wspomnieniami. Także życzę wszystkim zwycięstwa i przede wszystkim zdrowia. Oddawali strzały, było trochę ciężko, no ale okazało się, że my byliśmy lepsi. Chcemy wygrać, ale to i tak tylko zabawa. Nastawiłem ich na to, aby zapomnieli o tym, co trenują na co dzień na boisku trawiastym i zaczęli po prostu myśleć i szybciej reagować na to, co się dzieje na boisku, ponieważ są tutaj bandy i piłka się odbija, także obrońcy zazwyczaj nie mają czasu zareagować, obrócić się. Oczekiwania nasze są takie, aby dzieci się tutaj po prostu dobrze bawiły, a jeżeli uda nam się awansować, to do jutrzejszych rozgrywek będzie świetnie. A nam boisko przy pana nie przeszkadza, my robimy swoje, wygrywamy. Dobrze, ale niestety straciliśmy jedną bramkę przez błąd jednego z zawodników, ale to cała drużyna przegrywa. Atmosfera i cała ta otoczka tego wydarzenia jest bardzo fajna, no ale wynik niestety nas nie zadowala, niestety przegrana 7-6, ale 6 bramek strzelonych to też jest sukces. Przepis na sukces to modlitwa i ciężka praca. No zawsze się krytykuje sędziów, ale nie, bardzo dobrze grają. Ci, którzy krytykują sędziów, to zawsze mają problemy w piłce nożnej, dlatego my nie patrzymy na sędziów, gramy swoje. Chłopaki naprawdę bardzo dużo ćwiczą, mają też treningi, spotykają się po zajęciach, po korepetycjach, wieczorami, popołudniami, weekendy. Gdzie też ćwiczą, też do tego też się przygotowywali przed sobotą, teraz te 2-3 dni ostatnie trenowali. No i przyjechali tutaj z zapałem, żeby przede wszystkim dobrze się bawić, a może jak Pan Bóg da, może coś przywieźć ze sobą z powrotem do brzegu dolnego. Chłopcom powiedziałem, że to jest dla nich piłkarska kolejna przygoda, kolejne doświadczenie i przede wszystkim nagroda za przepracowany cały sezon, zarówno treningowo, jak i ligowo. Przyjechaliśmy tutaj się dobrze bawić i niezależnie od wyniku jesteśmy przygotowani na to oczywiście, żeby zostać na fazę pucharową na jutro, ale jak wyjdzie, to wyjdzie. Nie mamy tutaj żadnego ciśnienia absolutnie na wynik. Po prostu mamy się fajnie bawić, mamy spotkać Kubę Błaszczykowskiego, zrobić pamiątkowe zdjęcia i to jest nasz główny cel dzisiejszego turnieju. No w pierwszej połowie jakoś nam nie wyszło, przegrywaliśmy 5-0, zaczęliśmy odrabiać, ale niestety po błędach straciliśmy kolejne bramki i przegraliśmy ostatecznie.
Tak, nie oni wchodzą. Czyli przy zmianie, ja mówię zmiana Gracjan. Byliśmy bardziej przekonani, że to przegramy, ale jak widać, no, nie było najgorzej w pierwszym meczu. Mam nadzieję, że będzie lepiej w następnym. Sam byłem zaskoczony, bo prowadziły 2-0. No niestety przegrał 6-3, ale jestem z nich dumny po pięknej walce. Byliśmy taki pewni, że chociaż z grupy, żeby wyjść, żeby dobrze to rozegrać, żeby zabawa ogólnie była. To najlepiej grać jeden w obronie, dwóch z przodu. Najlepsze takie bardziej atakujące dla nas, ofensywa. Jak zawsze, na każdy turniej się jedzie po zwycięstwo, to jest normalna rzecz, aczkolwiek głównie chodzi o dobrą zabawę. Tutaj jesteśmy nie pierwszy raz na tym turnieju i no naprawdę wygląda to organizacyjnie super, jakościowo super, drużyny też są bardzo fajne, no i widać, że rywalizacja jest zacięta, przynajmniej tak po pierwszych meczach. Się sprawdziła. Zresztą ilość chłopaków i rodziców, kibiców, którzy się pojawili tutaj na tej imprezie, świadczy o tym, że faktycznie jest to rozrywka, a przy okazji jakaś tam też pewna forma rywalizacji. Dodatkowo boiska, które zostały przygotowane na ten turniej, no powodują, że akurat te mecze są bardzo, ale to bardzo dynamiczne i 2-0 czy 3-0 jeszcze nie decyduje o końcowym wyniku, bo wszystko może się obrócić w drugą stronę. Każdy czuje oczywiście tutaj możliwość zdobycia bramki i czego jesteśmy oczywiście świadkami. W takim razie ja jestem za tym, żeby dzieciaki w taki sposób też realizowały swoje marzenia. Jeżeli ktoś marzy o tym, żeby być piłkarzem, jest to chyba dobra droga, żeby faktycznie te marzenia zrealizować. Zanim Kuba był dorosłym piłkarzem, był takim piłkarzem jak ci chłopcy, którzy dzisiaj tutaj są. I oni muszą mieć też tego świadomość, żeby być zawodowcem, najpierw się jest trampkarzem, potem juniorem, młodszym, starszym. Są na dobrej drodze, aby właśnie osiągnąć to, co osiągnął Kuba. Wszystkiego dobrego. To jest bardzo dobra impreza, która cieszymy się, że po raz kolejny gości w Opolu. Można powiedzieć, że faktycznie Opole ma szczęście, że to właśnie tutaj działa Fundacja Kuby Błaszczykowskiego, że to właśnie tutaj odbywa się letni Kuba Cup. To jest fantastyczna impreza, która ma aspekt nie tylko sportowy, ale przede wszystkim edukacyjny dla dzieci i młodzieży i każda taka inicjatywa jest bardzo wartościowa. Zwłaszcza wtedy, kiedy młodzi sportowcy mogą nie tylko się rozwijać sportowo, ale właśnie mentalnie, wewnętrznie, psychologicznie, z poszanowaniem dla swoich rówieśników.
Na tym turnieju też jest to, że nie ma podziału na dziewczyny i chłopcy, więc tak jakby musieliśmy się stawić czoła, tak jak równy z równym, z chłopakami. Trzeba bardziej uważać to, co po prostu na boisku się dzieje, bo dzieciaki, jak to się mówi, nie zważają na to, co mogą sobie zrobić i czasem, jak to się mówi, trzeszczą kości. Są takie czasy, że niestety współczesna młodzież więcej czasu spędza przed laptopami, telefonami itp., więc uprawiając sport, piłkę na pewno ulepszają, bo to ważniejsze zdrowie niż, prawda, jakieś siedzenie przy laptopie czy komputerze. Także brawa dla nich i niech dalej tak dalej robią. Zawsze, ale myślę, że chyba nie ten wynik jest najważniejszy, przede wszystkim nauka zasad fair play, takiej zdrowej współrywalizacji dzieci i nawiązywanie kontaktów, myślę, że to są priorytety. Wynik, jeśli będzie korzystny, będzie dodatkowy materiał. Wiadomo, to już jest faza pucharowa, jedno potknięcie, no i drużyna, która przegrywa, odpada, także no tutaj od początku i zawodnikom, i trenerom towarzyszyły bardzo duże emocje, no ale były to pozytywne emocje, także wszystko w duchu fair play. Już weszły mecze o stawkę, to emocje są na pewno dużo większe i każdy chce wygrać, również też rodzice z boku, czy trenerzy, czy kibice, bardzo, bardzo każdy chce wygrać i wywiera presję na sędzie, żeby na jego korzyść wszystko wyszło. Taktyka jest cały czas taka sama, zabawa, zabawa, jeszcze raz zabawa, chłopcy czerpali jak najwięcej radości z tej gry. Wynik jest sprawą druga albo trzeciorzędną, tak jak tutaj mówią wszyscy, i my się dobrze bawimy. Całe szczęście, że wygrywamy
i to jeszcze bardziej przysparza nam radości. Rundy Rio Tejusnej. Zaangażowanie 100%. To jego od was oczekuje. I to jest dla mnie najważniejsze. Liczy się zabawa, aczkolwiek wiadomo, to są dzieci, to już jest taki wiek, że chcą chłopcy wygrywać i tego im życzymy. Słyszałem różne opinie o drużynie z Opola, że jest faworytem rozgrywek, więc bardzo ostrożnie podeszliśmy do tego meczu i powiem szczerze, że nastawiałem drużynę przede wszystkim na dobrą zabawę, dobrą grę i żeby z boiska zeszli dumni z tego, co zaprezentowali, niezależnie od wyniku. No i nie wiem, czy o dziwo, czy po prostu dzięki swojej przede wszystkim walce, determinacji do samego końca szczęśliwie mecz wygraliśmy, z czego bardzo się cieszymy, awansowaliśmy do dalszych gier. Zmotywowanie, żeby wygrać. Chcieliśmy zostać jak najdłużej w tym turnieju. Wyszło jak wyszło. Trudno. Śledzę turnieje, śledzę dziecięcą piłkę, natomiast wasz turniej, ten tutaj, absolutnie słuchajcie, z kategorii tych z najwyższej półki. Tutaj jeżeli chodzi o wynik, to jest sprawa drugorzędna. Ci chłopcy, no wiadomo, jedni przyjeżdżają, są w wieku tam 2004 roku, a inni są znowu 2 lata młodsi, to już widać różnicę między tymi chłopakami, a boisko weryfikuje jednak wszystko. Trzeba po prostu mieć trzeba moc i nie trzeba się stresować, tylko żeby strzelić. Taki jest sport, taka jest piłka, widzimy to na boiskach światowych, ta adrenalina jest cały czas, także jak najbardziej i tu się ona wkrada, no bo tak jest w sporcie. Graliśmy z tyłu jednym zawodnikiem i z przodu 2 i ogólnie założeniami było utrzymanie się przy piłce, rozegranie piłki i przede wszystkim kończenie wszystkich akcji bramką. Dziękuję bardzo. Nie poddawali. Dziękuję wam za to, że jesteście. Za to, że poświęciliście swój czas. Za to, że przy takiej pogodzie bym się chciał biegać. Dziękuję wam również za to, że jak powiedziałem wczoraj, widziałem dużo szacunku na boisku. Uwierzcie mi, że to jest bardzo dużo, bo sport uczy nas charakteru, uczy nas samozaparcia, woli walki, ale przede wszystkim powinien nas uczyć też szacunku do innych ludzi. I to mi się podobało, że naprawdę
trzymaliście to, co się do was mówi. Mimo tego, że każdy z was chciał wygrać mecz, ale jeżeli widzieliście, że jest zagrożenie, jakieś tam na koledze zrobić krzywdę, staraliście się uważać. Także dziękuję wam bardzo. Życzę wam miłych, udanych wakacji. Myślę, że każdy z was z uśmiechem na twarzy odbierze świadectwa w szkole. Życzę wam dużo zdrowia, spełnienia marzeń i żeby zawsze wam się chciało i żebyście się nigdy nie poddali. Naprawdę, zresztą wasi trenerzy wam to mi się przekazują codziennie. Również dziękuję bardzo za poświęcony czas, za to, że nie siedzicie nad wodą, tylko jesteście tu ze swoimi dzieciakami. I życzę wam tego, żeby właśnie ten wasz poświęcony czas wśród efekt w postaci najważniejszej rzeczy wydaje mi się dla rodziców, czyli dumy ze swoich dzieci. Czyli kibicowania na boisku. Czy między innymi tego, żeby dzieci spełniając swoje marzenia potrafiły też spełnić wasze. Także tego wam życzę. Dziękuję bardzo miasto za wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że mogliśmy tutaj dzisiaj wspólnie zorganizować ten turniej. Fajnie, że udało się poza dwoma różnymi przypadkami. Naprawdę to boisko jest dość niebezpieczne, ale to też głównie wierzę wasza zasługa, że obyło się pewnie jeszcze kapuzi. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy nam pomagają przy tym projekcie, pomagają przy fundacji. I cóż, możemy zrobić zdjęcie. Dziękuję bardzo.